Wbieg na kilkumetrową ścianę? Są tacy, którzy to potrafią. Ci śmiałkowie to uczestnicy 10. edycji Survival Race nad Maltą. Biegi dla dorosłych na 3, 6 oraz 12 km. Większość uczestników biega na 6 km, jednakże 12 km jest najciekawszą trasą, jest najwięcej przeszkód, około 50. A te przeszkody to nie tylko wspomniana wcześniej ściana. Mamy labirynt, mamy piramidę, w której najczęściej sobie osoby pomagają, bo po prostu ciężko jest tam wbiec. I kilka różnych w stylu opony, czołganie się po ziemi. Te przeszkody były jednak dzisiejszym zawodnikom niestraszne. Jak było na przeszkodach, ciężko? Na niektórych. Nie, bez żadnego problemu. Dlaczego człowiek przygotuje, to wszystko jest łatwe. Trzeba pić więcej wody i zacząć się ruszać. Sprawdzenie siebie przede wszystkim. No i co? Lubimy ostrą wiksę. W zeszłym roku kolegę wyciągnąłem na 6 km. Żeby go zaktywizować trochę i zachęcić do sportu, spodobało się i w tym roku poszliśmy krok dalej. Wśród pokonujących wyboiste trasy Survival Race są prawdziwi weterani. Chyba taka coroczna tradycja, no to jest piąty raz? Piąty raz, chyba piąty rok z rzędu już. A to już państwo weterani? Tak, zdecydowanie. Trzeba dłuższą trasę wymyślić. Te dwunastka to tak już płynnie poszła. Coś dla siebie mogli znaleźć tu także ci nieco młodsi biegacze. Mamy obok towarzyszący event, jest to Survival Kids dla dzieci. Również tutaj są dzieciaki w wieku od 3 do 13 lat. Według szacunków organizatorów w biegach dla starszych biegaczy wzięło udział ponad 2000 osób. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.